Witam ślicznie w moim serwisie. Przyjechał nowy Multimet, zwany też Mionikiem. Jest stary poprzedni, a nasz trup, no jest już trupem. Jak ktoś oglądał poprzednie filmy, wie, że jestem o jeden Multimet w plecy już. Mam tutaj kable te same, żeby używać na próbę tych samych kabli, bo opór jakiś tam ich właściwy jest. Zacznijmy od zmierzenia sobie rezystora szybko. On jest 10 kg oficjalnie. 10-13. Ok. Teraz ten przyjaciel. Do 20 kg. No i tutaj sobie, ponieważ jedną ręką muszę zrobić, zrobimy tak, że tutaj nie dotykam jednej strony. No, wejdź kabelku. Dotykam równo jak się da. Jest. Na tym mamy 10-12. Zapytajmy się naszego nowego, co ma w tej sprawie do powiedzenia. Założymy mu te kabelki, te same. Odpalamy przyjaciela. Omy. Tak. I teraz będziemy sobie mierzyć tak samą metodą. Tak, i żeby tutaj nie dotykać. No. Jest. Mam. 10. 114. Tutaj tak samo wyświetla na komputerze. Jak zabiorę gościa, to też to mi się tu pojawia czerwono. Tak wygląda mierzenie rezystora. Ten przyjaciel nie umie mierzyć prądu, z tego co mi wiadomo. Zostają nasi przyjaciele odnośnie jeszcze prądu, napięcia i amperów. Odpalamy nasz zasilacz laboratoryjny. Tutaj dodam, że on troszkę za nisko zawsze daje i już mam z innych mierników, wiem, że 5,01 to jest równo 5 V. De facto. Przełączamy sobie tutaj na wolty. Tu też nam się zmieniło na wolty. Ściągam te końcówki i same elektrody. Tylko już mi się plątanina tutaj porobiła kabelków, no ale nic. Raz. Dwa. Tutaj jest tak. Tu jest tak. I tu też jest tak. Jak sobie tutaj range zmienimy. No właśnie, to jest ciekawa rzecz, to już ponad 20 jest. Ale zauważyłem już wcześniej, że jak sobie zmienimy do jednego miejsca po przecinku, to wtedy zacznie rysować prawdziwy wykres. Ale to jest dziwne. Dla mnie to jest coś z tym programem w komputerze, bo ten mierzy jak najbardziej idealnie. Tylko wykresy są jakieś dziwne. Potem jakieś są programy alternatywne do komputera, do tego. No, Unit się nie pochwalił samym softem. Do laptopa samo urządzenie spoko. No dobra, teraz sobie przypinamy to tak jak leci tu, tylko tu musimy sobie kabelki zabrać, przełączyć na wolty. 220 V, zgadza się. Dodatni ujemny, no właśnie ujemny, i mamy, tak jak mówiłem, równiusieńko 5 V. No to nie mamy trzech miejsc, a jedynie dwa miejsca w przecinku dokładność. No ale to jest pierwszy multimetr, jaki został wyprodukowany podobno na świecie. Pierwszy cyfrowy, dodam, no. Dobra. Teraz pobawmy się w ampery. Przecież na tym. To teraz robimy tak.
ustawiamy sobie tych amper 5 V 900 mA i ampery. Tu się pobór zrobił, ten tu nie ogarnął. No tak, bo mam złą skalę. O! 894 niby daje, 897. Od razu do tego przełączamy się. Mili ampery. Do koma. I do tego. Tu są mili ampery. Że niby poza zakresem. O! Teraz się udało. 894, 894. I tu oczywiście natychmiast to samo się wyświetla. Poszalejemy ten może więcej. Damy mu teraz 2 ampery. Napiszę za ile daje. Daje 1,993. 1,995. Tak to wygląda. I jeszcze tu jest ciekawostka, bo mogę sobie zacząć mierzyć napięcie przemienne i dołączyć jednocześnie stałe, czyli DC i AC. I zmierzył mi na tym 4,96 coś, a powinno być 5,01. Ale jak mówię, on daje mniej więcej równo 5, każdy miennik go widzi 5. Pewno jak zmienimy tutaj. Tak, jakoś tak trochę lepiej to policzył. Ten jakoś tam sobie się rozłączył. A, bo tu trzeba sent nadusić. Fajne jest to, że oscyloskop dostajesz. Natomiast... chociaż dokładność też jest ok. Nic tu złego się nie da powiedzieć, jest dokładność całkiem niezła, natomiast stary ten dziadek to jest po prostu szok. On się ściga z miernikiem za no prawie 1000 zł. A można kupić taki miernik gdzieś tam jeszcze, po jednej aukcji spotkałem są w AliExpress czy w eBayu, można go kupić za 200 zł. To jest troszkę różnica. Oczywiście nie dostaniemy wtedy takiego wykresu. Chociaż jak mówię, tutaj trzeba zmienić rangę na... O! Przecinek przesunąć i dopiero teraz on tu rysuje prawdziwy wykres. To jeszcze pokażę, jak te wykresy wyglądają. To jest takie coś. Teraz rysuję. Tu można fila wyłączyć, czyli to, i teraz zrobi się tylko ta kreseczka. No i zakręcę, teraz do 12 podnoszę. No, 12, 13 V. I teraz odpuszczam do 5. Takie to cudo techniki. Szkoda, że coś źle policzyli i jak tylko zmienię rangę, skalę na 3 miejsca po przecinku, to zrobi się takie trz. A jak zrobię z powrotem na jedno miejsce przecinku o dziesiątych, już się robi ono normalnie. No tak sobie z tym oprogramowaniem nie poszaleli. Natomiast poza tym bardzo fajna sprawa. Pozdrawiam.